Ja już próbowałem. Teraz wasza kolej. Uszczypnijcie się w łokieć najmocniej jak się da. Prawie nie czuć bólu, prawda? Skóra ma różny poziom unerwienia w zależności od tego, jak bardzo dany obszar jest narażony na uszkodzenia. Newralgiczne miejsca mają więcej zakończeń nerwowych, aby natychmiast wywołać reakcję obronną. Natomiast na samym łokciu skóra jest grubsza i rzadziej unerwiona. Chociaż tutaj akurat ludzki organizm daje ciała, gdyż w łokciu znajduje się przecież niezwykle czuły punkt. Na pewno wiecie, o czym mówię, bo pewnie zdarzyło wam się niechcący przywalić w coś łokciem. Wywołuje to przenikliwy ból i mrowienie rozciągające się na całą rękę, prawie jak przy porażeniu prądem. Tak daje o sobie znać nerw łokciowy, który wychodzi z rdzenia kręgowego, przebiega przez szyję i wzdłuż całego ramienia, przechodząc przez staw łokciowy, przedramię, do zewnętrznej części nadgarstka, aż po czwarty i piąty palec. Jest to jeden z trzech głównych nerwów ręki, zapewniający między innymi czucie w dwóch palcach. Na prawie całej swojej długości układa się pod mięśniami, tkanką tłuszczową albo kośćmi, więc jest całkiem dobrze chroniony. Jednak w okolicy stawu łokciowego znajduje się pewien punkt, leżący bezpośrednio pod skórą, jest odsłonięty i bardzo wrażliwy na uszkodzenia. Można by powiedzieć, że to taka nasza pięta achillesowa na łokciu. Gdy czujecie się zażenowani, zawstydzeni, ale również gdy ktoś prawi wam komplementy, możecie się mimowolnie zarumienić. Nie wiem co prawda, jak to jest z tymi motylkami w brzuchu, gdy człowiek jest zakochany albo w inny sposób pobudzony. Ale faktem jest, że gdy rumienimy się na twarzy, jednocześnie czerwienieje wyściółka żołądka. Jest to błona śluzowa wyścielająca wnętrze żołądka, która między innymi chroni ściany tego narządu przed wydzielanym przezeń kwasem. Gdy się rumienimy, zwiększona ilość krwi jest pompowana do policzków. Współczulny układ nerwowy powoduje wtedy przyspieszenie krwiobiegu w innych częściach ciała, między innymi właśnie w żołądku. A skoro już tu zabrnęliśmy, czy wiecie, że kwas żołądkowy jest wystarczająco silny, żeby trawić stal? W takim razie organy wewnętrzne pożarłyby w okamgnieniu, gdyby nie wspomniana już wyściółka. Ludzkie ciało świeci w ciemności, ale nie wyłączajcie od razu świateł, bo gołym okiem tego nie zobaczycie. Bioluminescencja to dobrze znane zjawisko w świecie zwierząt i roślin. Jednak zespół badaczy z Japonii w 2009 roku odkrył, że ludzkie ciało też potrafi emitować światło widzialne, choć jest ono 1000 razy słabsze niż zdolność widzenia ludzi. Może zostać zarejestrowane wyłącznie przez bardzo czułe urządzenia. Wszystkie żywe organizmy emitują drobne ilości światła dzięki reakcjom chemicznym zachodzącym w komórkach. Jednak o ile wielu zwierzętom, na przykład rybom głębinowym, jest to bardzo przydatne, to bioluminescencja u ludzi wydaje się nie mieć żadnego praktycznego zastosowania. W japońskim doświadczeniu wzięło udział kilku ochotników, których całkiem gołych codziennie wprowadzano do światłoszczelnej komory, gdzie obraz rejestrowała specjalna ultraczuła kamera. Okazało się, że ich ciała emitowały światło z zakresu widzialnego w cyklu dobowym. Światło było najsilniejsze późnym popołudniem, a najsłabsze nocą. Najmocniej świeciły czoła, policzki oraz szyja, choć co ciekawe, nie są to wcale okolice, które widać najlepiej na kamerze termowizyjnej. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale o poranku jesteśmy nieco wyżsi niż wieczorem. Różnica 1 lub 2 cm to efekt oddziaływania grawitacji na dyski w kręgosłupie. W ciągu dnia ulegają one stopniowemu odkształcaniu, spłaszczają się, zwłaszcza podczas wielokrotnego wstawania i siadania. Natomiast w nocy, podczas leżenia na płasko, ciężar ciała nie dociska stawów ani dysków. Kręgosłup może się rozluźnić, a dyski na powrót się wybrzuszają. Z kolei astronauta przebywający przez długi czas w kosmosie staje się o kilka centymetrów wyższy. W stanie nieważkości kręgosłup jest stale rozluźniony, a więc dyski maksymalnie się wybrzuszają. Po powrocie na Ziemię grawitacja daje o sobie znać i wkrótce astronauta kurczy się do swojego normalnego wzrostu. A czy wiedzieliście, że skóra to też organ? W rzeczy samej jest to największy organ stanowiący 15% wagi ciała. Jako że pokrywa prawie całą jego powierzchnię, pełni wiele istotnych funkcji. Między innymi izoluje nas od środowiska zewnętrznego, zapewniając osłonę przed wszelakiego rodzaju zagrożeniami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Bierze też udział w procesie termoregulacji oraz w gospodarce wodnej organizmu. Ludzkie ciało kryje oczywiście całe mnóstwo innych zdumiewających tajemnic, ale przejdźmy teraz do ciekawostek związanych ze światem zwierząt. Oczy sowy mają wydłużony cylindryczny kształt i są całkowicie nieruchome. Sowa nie potrafi nimi poruszać jak człowiek gałkami ocznymi. Ptak ten widzi tunelowo, w polu 110 stopni, trochę jak człowiek przez lornetkę. Jej oczy zapewniają widzenie przestrzenne oraz doskonałą ocenę głębi i odległości. Co więcej, nie musi obracać całym ciałem, aby rozejrzeć się dookoła, bowiem ewolucja obdarzyła sowy szyjami, które mogą się obracać w zakresie 270 stopni i to bez najmniejszego hałasu, co jest bardzo istotne podczas polowania. Zwierzęta aktywne nocą, jak wyraki czy małpiatki lori, mają bardzo duże oczy, co pozwala na dostęp większej ilości światła do fotoreceptorów. Sowy mają jednak stosunkowo małe głowy, stąd też nietypowo cylindryczna struktura oka. Oko tych ptaków wyposażone jest w 3 powieki. Jedna służy do mrugania, druga do spania, natomiast trzecia do czyszczenia powierzchni oczu. A co to, loża sowich szyderców? Najwyraźniej. U wielu zwierząt występuje specjalny organ stanowiący część zmysłu węchu, którego zadaniem jest wykrywanie szeregu substancji chemicznych w powietrzu. Jest to tak zwany organ lemieszowo-nosowy, zwany powszechnie narządem Jacobsona. U ssaków, w tym u kotów, znajduje się wewnątrz jamy nosowej po obu stronach przegrody nosa, natomiast u gadów i płazów są to kanały otwierające się na podniebieniu. Czym różni się to w takim razie od normalnego wąchania? Ano tym, że narząd Jacobsona ma bezpośrednie nerwowe połączenie z mózgiem, wykrywa substancje oraz związki chemiczne pozbawione zapachu, a także wzmacnia podstawowy zmysł węchu. Na przykład niezależnie od tego, ile kocich rodzin jest w okolicy, małe kociaki zawsze bezbłędnie zlokalizują mleko swojej matki. U ludzi sporą rolę w komunikacji odgrywa mowa ciała. Wśród mruczków standardowym powitaniem oraz bogatym źródłem informacji jest wzajemne wąchanie głów. Kot szuka w ten sposób feromonów, które powiedzą mu całą prawdę o drugim kocie. Zaczyna od głowy, bo tam właśnie znajdują się gruczoły feromonowe. Może się w ten sposób dowiedzieć, co tamten ostatnio jadł, a nawet jaki jest jego nastrój. Wszystko dzięki narządowi Jacobsona.
Każdy kot ma specyficzny kształt i wysokość nozdrzy, kolor, fakturę oraz nachylenie. Wszystko to sprawia, że kosi nos jest wyjątkowy, zupełnie jak linie papilarne u ludzi. Krótko mówiąc, nie ma dwóch miauczących futrzaków z takim samym nosem. Gdyby prowadzono kartotekę kocich przestępców, zostawialiby zapewne odcisk nosa. Przyznaj się, strąciłeś ten wazon, znaleźliśmy na nim twoje odciski nosa. Mam też coś dla miłośników psów. Istnieje popularny mit, że psy widzą na czarno-biało. To nieprawda, choć faktycznie nie rozróżniają aż tylu barw co ludzie. Psie spektrum składa się z odcieni żółtego, niebieskiego i fioletowego. Nie postrzegają natomiast czerwonego, zielonego i pomarańczowego, ponieważ ich siatkówka zawiera tylko dwa rodzaje czopków, a nie trzy jak ludzka. A zatem pies postrzega świat podobnie jak człowiek cierpiący na daltonizm, choć są to rzecz jasna wyłącznie spekulacje. I na koniec ciekawostka o żółwiach. Wbrew temu, co mogliście zobaczyć w niejednej kreskówce, żółw nie może wyjść sobie ze skorupy. Mówimy często, że żółw mieszka albo chowa się w skorupie, ale w rzeczywistości jest ona częścią jego szkieletu i rośnie wraz z nim, jak gruba i twarda skóra. Żółwi pancerz składa się z 50 kości narastających głównie wokół żeber i kręgosłupa. Każda tarczka to oddzielna kość. Macie tyle włosów, co małpa. Nie chciałbym być niemiły. Wasze odciski palców nie są unikalne. Słyszycie lepiej, gdy zakryjecie uszy. Czy te stwierdzenia są prawdziwe, czy to tylko mity? Kiedy człowiek kłamie, może go zdradzić jego własny nos. Czy to prawda? Tak, naukowcy z Uniwersytetu w Granadzie odkryli, że kiedy człowiek kłamie, wzrasta temperatura wokół jego nosa i w wewnętrznych kącikach oczu. Zjawisko to zostało nazwane efektem Pinokia. A co powiecie na to? Ludzie mają tyle samo włosów na ciele, co szympansy. Uwierzycie w to? O dziwo, to też jest prawda. Liczba włosów u człowieka i szympansa lub innej małpy naszej wielkości jest mniej więcej taka sama. Jedyna różnica polega na tym, że włosy na ciele człowieka są dość cienkie i często bezbarwne, przez co trudno jest je dostrzec. Wasze płuca są identyczne. Brzmi to rozsądnie, ale czy to prawda? To nic innego jak mit. Lewe płuco składa się z dwóch płatów, natomiast prawe podzielone jest na trzy części. Dodatkowo płuco po lewej stronie jest nieco mniejsze. Musi w końcu zrobić miejsce dla serca. Przy okazji, w płucach znajduje się również około 2400 km dróg oddechowych. To więcej niż połowa odległości między Nowym Jorkiem a Los Angeles. W płucach jest również ponad 300 milionów pęcherzyków płucnych, malutkich, balonowatych woreczków powietrznych. Założę się, że już to słyszeliście. Marchew może poprawić wzrok. Prawda czy mit? Niestety mit. Marchew nie pomoże też w uzyskaniu lepszego widzenia w nocy. To prawda, że marchewki pełne są witaminy A, która przynosi wiele korzyści i chroni nasze oczy, ale warzywka te nie uchronią was przed noszeniem okularów, jeśli macie słaby wzrok. Niektórzy ludzie kichają, patrząc na słońce. Poważnie? I to jest prawda. Około 25% ludzi ma ciekawą reakcję na światło słoneczne. Kicha. Zjawisko to ma nawet swoją nazwę. Zespół apsik. Golenie włosów na ciele sprawia, że rosną one ciemniejsze i grubsze. Czy to prawda? Nie martwcie się, to tylko mit. Może się wydawać, że po goleniu włosy na ciele zmieniają swoją grubość, tempo wzrostu, a nawet kolor, ale to tylko złudzenie. Golenie sprawia, że końcówki mieszków włosowych stają się tępe, dlatego wyglądają na bardziej szorstkie i ciemniejsze niż zwykle. Jednak gdy włosy ponownie odrosną, zaczną wyglądać tak samo jak przed goleniem. Każdy ma unikalne odciski palców. Uch, to musi być prawda. Prawda? Problem z tym stwierdzeniem jest taki, że naukowcy nie potrafią udowodnić, że każdy zestaw odcisków palców jest absolutnie unikalny. Wydaje się, że jest to prawda, ale nie da się tego sprawdzić. I choć jest to nieprawdopodobne, to na świecie mogą żyć ludzie z identycznymi odciskami palców. Ludzie mają więcej niż 5 zmysłów. Czy to interesujący mit, czy rzeczywistość? Istnieje 5 najbardziej oczywistych zmysłów: wzrok, węch, dotyk, słuch i smak. Ale co z termocepcją, zmysłem ciepła, nocycepcją, odczuwaniem bólu albo postrzeganiem świadomości swojego ciała, propriocepcją? Zamknij oczy i dotknij swojego nosa. Rozumiesz? To jest właśnie propriocepcja. Ta lista może być znacznie dłuższa. Niektórzy eksperci twierdzą, że ludzie mają od 21 do 53 zmysłów. To dla naszego bezpieczeństwa nasze palce marszczą się jak rodzynki pozbyte długim przesiadywaniu w wodzie. Czy to prawda? Na co stawiacie? Tak uważają naukowcy, ale po kolei. Pomarszczone palce są efektem zwężających się naczyń krwionośnych. Kiedy zbyt długo przebywacie w wodzie, wasz układ nerwowy sprawia, że naczynia krwionośne się kurczą. Ciało odsyła krew z tego obszaru, a naczynia stają się cieńsze. Skóra zaczyna się nad nimi fałdować, tworząc te śmieszne zmarszczki. Naukowcy nie są w 100% pewni, ale uważają, że proces ten ma za zadanie poprawić przyczepność, gdy ręce i stopy są mokre. Ludzie wykorzystują tylko 10% swojego mózgu. Och, bardzo bym chciał, żeby to był tylko mit. I tak jest. Podobno każdego dnia wykorzystujemy prawie 100% naszego mózgu. Organ ten jest aktywny przez cały czas, nawet podczas snu. Wówczas kora czołowa, która odpowiada za myślenie wyższego rzędu oraz obszary, które pomagają wyczuć otoczenie, nie odpoczywają. Dla niektórych osób świat jest o wiele bardziej kolorowy. Jak to? Cóż, tak jest. W oczach przeciętnego człowieka znajdują się 3 rodzaje czopków. Pomagają one rozpoznawać kolory w widmie niebieskim, czerwonym i zielonym. Dzięki nim większość ludzi potrafi rozróżnić około miliona różnych odcieni.
Natomiast osoby z tetrachromią mają w oczach 4 czopki. Ta cecha pozwala im widzieć nawet 100 milionów różnych odcieni. Ta anomalia jest niezwykle rzadka i częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. Wiecie, co jest w tym najśmieszniejsze? Większość osób z tetrachromią nawet nie zdaje sobie sprawy, że widzi świat inaczej niż inni. Czasami zdarza się, że po zasłonięciu uszu słyszymy lepiej. Cóż, wydaje się to niedorzeczne, ale czy to może być prawda? Rzeczywiście, jeśli jesteś w głośnym miejscu, na przykład w klubie lub na koncercie, powinieneś zatkać uszy, aby lepiej słyszeć swoich przyjaciół. Wciśnij tą spiczastą, pokrytą skórą chrząstkę, znajdującą się przed kanałem słuchowym, do ucha. Następnie zwróć to ucho w kierunku swojego przyjaciela. Voilà! Można zapobiec kichaniu. Oho, byłoby to bardzo wygodne, ale może to tylko mit. To prawda, jeśli nie chcecie kichać, naciśnijcie palcami skórę na mostku nosa. Gdy to zrobicie, mózg otrzyma sygnał alarmowy. Natychmiast zahamuje wszystkie inne procesy, w tym odruch kichania. Okej, postanowiliście obejrzeć ostatnie 5 odcinków waszego ulubionego serialu i później nadrobić zaległości w spaniu, ale czy to wykonalne? Niestety nie, możecie próbować nadrobić zaległości w spaniu w weekend lub ucinać sobie dużo popołudniowych drzemek w tygodniu, ale to nic nie pomoże. Ciało nie działa w ten sposób. Jeśli się w nocy nie wyspaliście lub poszliście do łóżka naprawdę późno, wylegiwanie się do południa nic nie da. Co gorsza, zbyt duża ilość snu sprawi, że będziecie czuć się bardziej zmęczeni. Niektórzy ludzie mają więcej żeber niż inni. Czy to mit? Nie, to prawda. Większość ludzi ma 12 par żeber, co w sumie daje 24, ale jedna na 200 osób ma dodatkowe 25 żebro. Nazywa się ono żebrem szyjnym i tworzy się u podstawy szyi, powyżej obojczyka. Może rosnąć po lewej, prawej, a nawet po obu stronach ciała. Ludzie z dodatkowym żebrem najprawdopodobniej nie wiedzą o tej modyfikacji. To dlatego, że rzadko tworzy się całkowicie i może wyglądać jak cienkie pasmo tkanki, a wówczas nie zobaczycie go nawet na zdjęciu rentgenowskim. Po jedzeniu należy odczekać pół godziny, zanim pójdzie się pływać. Cóż, brzmi to rozsądnie, ale czy to prawda? To tylko mit. Ogólna idea stojąca za tym stwierdzeniem jest taka, że zjedzenie dużego posiłku wypycha krew w kierunku żołądka, aby pomóc w procesie trawienia. Wówczas do mięśni nie dociera wystarczająca ilość krwi, co prowadzi do skurczów. W rzeczywistości jednak pływanie zaraz po zjedzeniu czegoś nie jest wcale niebezpieczne. Krew nie jest na tyle skierowana w jedno miejsce, aby spowodować poważne problemy. Chrapanie niektórych osób potrafi być głośniejsze niż pracujący sprzęt kuchenny. Co o tym sądzicie? Przeciętnie, gdy ktoś chrapie, dźwięk nie przekracza 60 dB, co odpowiada zwykłej rozmowie. Ale czasami poziom hałasu może osiągnąć 80 dB, co można porównać do pracującego blendera. Nie wszyscy ludzie mają okrągłe źrenice. Czy to może być prawda? Tak, 2 osoby na 10 tysięcy mają nietypowo ukształtowaną źrenicę. Najczęściej przypomina ona dziurkę od klucza. To skorzenie oczu nazywane jest rozszczepem tęczówki. Co ciekawe, część osób z tą wadą nie ma żadnych problemów z widzeniem.